Projekt DISCO rozpoczął się we wrześniu 2009 roku i jego głównym zadaniem jest wspieranie innowacyjności, stymulacja rozwoju ekonomiczno-społecznego wybranych regionów południowego Bałtyku, rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami, umocnieniu ich potencjału gospodarczego i konkurencyjności. Park Naukowo-Technologiczny działa już 10 lat. W tym czasie wiele się nauczyliśmy, korzystając z doświadczeń i wiedzy innych instytucji działających za granicą. Przed nami kolejne wyzwanie związane z rozwojem parku. Dzięki rozbudowie już wkrótce przyjmiemy do PPNT 300 innowacyjnych firm. Projekt DISCO pozwala nam na dalsze udoskonalanie naszej działalności. Przez udział w wizytach studyjnych, podczas których mamy okazję odwiedzać parkowe firmy, a także dzięki realizacji wspólnych przedsięwzięć z naszymi projektowymi partnerami, uczymy się, jak zarządzać parkiem, jak powinien on funkcjonować oraz jakiego wsparcia oczekują od nas innowacyjne firmy. Współpraca w ramach projektu DISCO, którego partnerami są rozwinięte i nowoczesne parki z Niemiec i Szwecji, to dla nas ogromna szansa na pozyskanie specjalistycznego know-how, jak również inspiracja do dalszych działań. DISCO-projektet tycker vi är viktigt, för det är jätteviktigt att ha ett utbyte med andra science parks. Man har mycket att lära av varandra, byta erfarenheter, och man kan också få kopplingar med olika företag i parken. Jag tror att DISCO kan ha en väldigt stor betydelse för utvecklingen av våra företag i framtiden. Projekt DISCO jest to projekt wzorcowy, jeżeli chodzi o współpracę parków naukowo-technologicznych. Parki są to instytucje, które wspierają przedsiębiorczość. Ze środków projektu powstaną dwa bardzo ważne opracowania. Po pierwsze, raport benchmarkingowy, a więc opracowanie, które pozwoli nam wybrać najlepszych i porównać się z nimi. Po wtóre, ze środków projektu powstanie strategia rozwoju parku,
perspektywie 10 lat pokazująca kierunki działania i docelowe rynki dla naszego parku. DISCGE eröffnet uns über das internationale Netzwerk eine Vielzahl von Möglichkeiten, um unseren Kunden, den Unternehmen, Möglichkeiten zu eröffnen, auf ausländischen Märkten Fuß zu fassen und dort tätig zu werden. Weiterhin nutzen wir DISCGE als eine wichtige Plattform, um unsere Dienstleistungen weiterzuentwickeln und zu verbessern. Projekt DISCGE daje możliwość wypromowania Elbląskiego Parku Technologicznego w regionie południowego Bałtyku. Dzięki współpracy z innymi parkami technologicznymi w ramach projektu DISCGE mamy możliwość poznać dobre praktyki, które są już realizowane i wdrożyć je w naszą strategię.